Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, a to jest przegląd na pewno nie najważniejszych informacji, ale takich, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Znowu się dużo działo, co ja na to poradzę. Zaczynamy! Ale zanim w ogóle zacznie się ten odcinek, informacja. Dlaczego w tym odcinku dźwięk jest trochę gorszej jakości, taki dudniący, taki niski? Otóż, nagrałem ten odcinek i okazało się, że w tle, w dźwięku pojawił się taki dziwaczny świerszcz, który jest bardzo wysokiej częstotliwości. Częstotliwości, która jest słyszana tylko dla młodych ludzi. Bardzo młodych ludzi, dlatego ja tego nie słyszałem. I okazuje się, że to jest w ogóle ciekawa historia, bo w ten sposób w Holandii policjanci rozganiają młodych ludzi z ulic w trakcie demonstracji, emitując właśnie ten dźwięk, który jest słyszany tylko dla ludzi w określonym wieku. Do konkretnego wieku. Dlatego w tym odcinku dźwięk jest trochę gorszy, bo aby wszystko uśrednić, musieliśmy zdjąć razem z człowiekiem, który się tym zajmuje, tę częstotliwość. Także dlatego tak dzisiaj słychać. A zaczynamy tak leciutko, lajtowo, od tego, że matka natura potrafi trollować ludzi, kiedy jej się nudzi. To rym nie był zamierzony. Otóż James Tweed, naukowiec z Australii, odkrył chrząszcza, ale przez przypadek, bo przy pierwszym kontakcie wziął go za ptasią kupę. Dopiero przy dokładniejszym zerknięciu okazało się, że ta kupa się rusza i jest to chrząszcz, który ma białe, sterczące włosy. Ma centymetr długości i wygląda, jakby w młodości był punkiem i nadal niezmiennie walczył z systemem wielkich korporacji. Jeszcze nie wiadomo, jak ten nowo odkryty chrząszcz będzie się nazywał. A w Wielkiej Brytanii pewna kobieta znalazła na ulicy jeża. Zmartwiona tym, że wygląda nie najlepiej, ten jeż zabrała go do domu. Tam dała mu karmę, ale przez noc jeż nic nie tknął. Zaniepokojona zabrała go do weterynarza. I tam wyjaśniono jej, że nie ruszył karmy, ponieważ to pompon od czapki. Można oczywiście szukać przypadków w historii, gdzie pompon od czapki jakoś tam ruszył karmę, ale nie będą to proste poszukiwania i ten czas prawdopodobnie można przeznaczyć na coś pożyteczniejszego. Z newsów, które umknęły w zeszłym tygodniu, bo wtedy nie było odcinka, jest jeszcze Taste Atlas, czyli ta organizacja, która analizuje, ocenia kuchnię świata. To ci, którzy podpadli, ponieważ kotleta schabowego umieścili na 7. miejscu, jeżeli chodzi o kotlety wieprzowe. Po tej obeldze oberwali trochę wizerunkowo, no i poszli po rozum do głowy. I przy zestawieniu najlepszych serowych deserów umieścili na pierwszym miejscu sernik. Wyprzedziliśmy Indię, Grecję i w ogóle to wszystkich. Z tym, że zaznaczam, że to nie jest tak, że jury ocenia, tylko zbierają oceny ludzi, którzy próbowali tych przysmaków na całym świecie. No i wypuścili też ranking polskich potraw. I wygląda to tak. Najlepsze oceny wśród użytkowników otrzymały pierogi ruskie, karpatka i żurek. No ciężko się tutaj do czegoś przyczepić. Doskonale oceniane są sernik, zapiekanka i gołąbki. Takie okej są surówki i chłodnik litewski. Przez pomyłkę wylądowała tam golonka. A najgorzej ocenianymi przez ludzi polskimi potrawami są czernina, flaki i kaszanka. I po przyjaźni, to oni prowokują. Reprezentacja Polski w piłce nożnej awansowała na turniej finałowy Euro. Tu jest dużo emocji, bardzo skrajnych, ponieważ mieli wyjść wcześniej pierwotnie z grupy marzeń, ale niestety pozostałe drużyny, które były z nami w grupie, nie dostały informacji, że są słabsze i przez to wyprzedziły nas Albania i Czechy. Udało nam się wyprzedzić jedynie potężne Wyspy Owcze i teraz, aby awansować na turniej finałowy, musieliśmy w końcowym etapie baraży pokonać Walię. I udało się w karnych. Wojciech Szczęsny wyjął karnego, natomiast radość przyćmiewają nieco inne fakty. Po pierwsze, w grupie eliminacyjnej oglądaliśmy plecy Czechów i Albańczyków, a w tym turnieju będziemy mieli w grupie Austrię, Francję i Holandię. To nie wróży dobrze. A w meczu z Walią musieliśmy wygrać po karnych, dlatego że przez cały mecz, przez 120 minut, czas podstawowy i doliczony, Polacy nie oddali żadnego celnego strzału. A zatem, jeżeli macie w rodzinie kogoś, kto jest zapalonym kibicem piłki nożnej i już wyjął tą biało-czerwoną flagę tyskiego z szafy i już przebiera nogami i czeka, bądźcie dla nich wyrozumiali w czerwcu, kiedy będziemy grali. Będą potrzebowali was. Bardziej niż ci piłkarze. Przegląd ceramiki będzie później, ten zasadniczy, ponieważ teraz jest ktoś, kto zasługuje na wspomnienie. Takie, on jest w kolejce do podium. I jest to ktoś w PZPN-ie, kto negocjował umowę z Fernando Santoszem, selekcjonerem, byłym, reprezentacji Polski. Ponieważ jak się okazuje, Fernando Santosz miał w swojej umowie zapis, który mówi o tym, że dostanie premię za to, że Polacy awansowali na Euro. Mimo tego, że naszej reprezentacji już od dawna nie prowadzi. A ta premia wynosi ponad 700 tysięcy złotych. Czujecie to? On w ogóle, on zapomniał, po prostu zobaczy przelew i cóż to jest? Cóż to za niespodzianka? Taką umowę ktoś wynegocjował. Co oznacza, że kiedy trzeba było negocjować umowę, jakiś dzban w PZPN-ie odpowiedzialny za to stwierdził: dobra, tam będziemy teraz się o jakieś kruczki prawne spierać, chodźmy na wódę.
Chyba, że już był po wódzie. To bardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, co ostatnio słychać o PZPN-ie. Możliwe, że była 10, a on miał jeszcze 2,5 promila. No dobra, by my tu gadu, jest sprawa wagi większej, grubej wręcz. Nie można mówić grubej, jest wagi w kryzysie objętości. Ponieważ jestem wam winien rozstrzygnięcie Ligi Form Rzeźby z poprzedniego odcinka. Dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, bo utknęli na promie w Zgorzelcu. Otóż, Zakład Geomorfologii Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii zorganizował finał Ligi Form Rzeźby. Głosujący mogli decydować, która forma rzeźby powierzchni Ziemi jest tą, która zasługuje na chwałę i miejsce w naszych sercach. Cudem zamieszki, które wybuchły po tym głosowaniu, nie rozlały się na resztę miasta, tudzież kraju. Jest w ogóle taka teoria, że protest rolników, zarzewiem tego wszystkiego były właśnie te głosowania nad Ligą Form Rzeźby. Teraz to po tym czasie to dojdzie. Dobra, i to jest moment, kiedy możecie chcieć odesłać swoje dzieci do rodziny albo do sąsiadów, żeby nie widziały, co się dzieje z ich rodzicami, kiedy wychodzą prawdziwe emocje. Półfinał. W pierwszym półfinale spotkały się Nek i Lodowiec Gruzowaty. Pomyślałem wtedy to samo, co wy. Ustawione przecież. Człowiek, który zestawia Nek z Lodowcem Gruzowatym, robi to celowo, ale był w tym sens. Ultrasi Neka zamieszkują głównie Dolny Śląsk, a dokładniej Lubin. Kibole Gruzowatego natomiast Lublin. Rozsądnie jest trzymać ich z daleka od siebie, skoro i tak mają daleko. Wygrał Nek, ale było to pyrrusowe zwycięstwo. Albo jak to mówią w Poznaniu, prowe zwycięstwo. Dobra, sam wyjdę. Drugi półfinał za tydzień. Tak już jesteśmy w klimacie takiego absurdu, to moi drodzy, to i tak jest coś, co muszę wam pokazać. A więc jeżeli stoicie, to usiądźcie. Jeżeli siedzicie, to połóżcie się, ponieważ przed wami Krzysztof Rutkowski, czyli odpowiedź na pytanie, jak wyglądałby kryzys wieku średniego, gdyby był człowiekiem. A po programie o pani Eli Jaworowicz dzisiaj odwiedziłem swoje stare kąty w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z redaktorem naczelnym Robertem Rewińskim, patriot24.net. Pozdrawiam was, cześć! Wygląda jakby dzieci rysowały klauna, ale w trakcie wyrywały sobie kredki. Jakby ktoś zalał mu solarium botoksem i wyjechał na długi weekend, bo było Boże Ciało. Jakby chciał przebrać się za siebie, ale w takim tanim sklepie z kostiumami. Dobra, to już wszystkie. Jeszcze ostatnie. Jakby siostry Godlewskie miały dziecko, ale ze sobą. Słuchajcie, tak dobrze poszło, to zmierzenie się z cringe'em w postaci Rutkowskiego, no to idąc prawem serii cringe'u, przed wami pomysł radnego, człowieka, który kandyduje do Rady Miasta Poznania i który chciał wypromować, pewnie chciał dobrze, chciał wypromować miasto Poznań tym, z czego jest znane, czyli z tych trykających się ze sobą koziołków. Ale wyszło coś takiego. O, siema! Nie no, nie słyszałeś? Od teraz przybijamy Poznań. Poznań? No Poznań! Od teraz przybijamy Poznań! Czyli tak jak wtrykają się poznańskie koziołki. Przybij Poznań! Po pierwsze, jeżeli spotkają się ludzie z artretyzmem, którym nie zginają się palce, no to powitanie ich może budzić dwuznaczne skojarzenia. Powinny obok stać osoby, które będą dorzucały kamień i papier. A po drugie, no po prostu nie. A teraz pora na odrobinę prywaty i mam chyba trzy sprawy. Pierwsza sprawa to draże, gejarze i w ogóle draże. Dostałem od was bardzo, bardzo dużo informacji i zamykam temat. Zamykam temat draże, gejarze. Wiem, że są na waflach, wiem, że tam jest miejsce na drugiego korsarza, ale z jakichś powodów go tam nie ma. Także temat uważam za zamknięty, bo dostałem bardzo dużo informacji, gdzie można je dostać. I trochę zapchała się skrzynka. Po drugie, wyskoczył mi komunikat, że uwaga, newsy bez wirusa będą niebawem obchodziły czwarte urodziny. W związku z tym pytanie do was. W jaki sposób to uczcić? Piszcie w komentarzach, bo naprawdę chcę usłyszeć wasze zdanie, bo sam jakoś specjalnie nie mam pomysłu, ale może wpadniecie na jakiś super fajny pomysł. Może jakiś odcinek specjalny, może jakieś spotkanie na żywo, nie wiem. Wrzućcie to w komentarzach. A jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, strzelić fotkę, zbić piątkę i zobaczyć program Bańka, to w najbliższych dniach będę w tych oto miastach. Jeżeli chodzi o Polskę, wszystko się pięknie wyprzedało, ale wskoczyła Warszawa w odpowiedzi na wasze sugestie, bo w poprzednim odcinku zapytałem, o, no to gdzie przyjechać? I tam, gdzie wpisujecie, tam będę się pojawiał. Bardzo często pojawiała się Warszawa, a więc w tych oto dniach będę w Warszawie. I prośba, jeżeli chcecie się wybrać, to nie zwlekajcie zbyt długo z zakupem biletów. Po pierwsze dlatego, że no, mogą zniknąć, a po drugie, im szybciej znikną, tym szybciej będę wiedział, że kolejne grania też trzeba tam wrzucić. Wszystkie linki do tych wydarzeń znajdziecie w opisie do filmu. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany i w tym tygodniu mógł być jeden zwycięzca, mimo tego, że jest końcówka kampanii samorządowej. Wygrał on, Robert Karaś, i zasługuje na podium w pełni.
Robert Karaś słynie z tego, że startuje w triatlonach, ale takich ekstremalnych, gdzie musisz przypłynąć dziesiątki kilometrów, przebiec setki i przejechać na rowerze jeszcze więcej. No i w zeszłym roku ustanowił rekord świata. I ludzie byli z nim naprawdę sercem, kibicowali mu, byli z nim od początku do końca, aby na końcu dowiedzieć się, że no niestety, ale ten rekord się nie liczy, ponieważ był na dopingu. Ale najlepsze były jego tłumaczenia. A tłumaczył się w ten sposób, że potrzebował zregenerować się do walki freakfightowej, a człowiek, który zaserwował mu ten doping, zapewniał go, że już nie będzie wykrywalny we krwi, kiedy będą badania i kiedy będzie startował w tym triatlonie. Jego rekord został usunięty, ale Karaś uznał, że wystartuje w kolejnych zawodach. I znowu przyłapano go na dopingu i tłumaczył się, to jest ten błąd sprzed półtora roku, to ten sam doping. No właśnie nie. Po pierwsze, jak policzył Dawid Myśliwiec z naukowego Bełkotu, a co potwierdziła agencja antydopingowa, aby po półtora roku utrzymywał się w jego organizmie 1 nanogram drostanolu, musiałby półtora roku temu przyjąć go mniej więcej tyle, ile ma masa wszechświata. Bo ten ulatnia się bardzo szybko, co prowadzi nas do drugiego dowodu na to, że kłamie i pokazuje, że dlatego wybrał bieganie, bo myślenie idzie mu gorzej. Metabolity drostanolonu nie są wykrywalne po miesiącu, co oznacza, że ten doping przyjął nie półtora roku temu, ale kilka tygodni wcześniej, w ciągu ostatniego miesiąca. Jeżeli budujesz swoje życie wokół kariery, jeżeli ściągasz wokół siebie kibiców, ludzi, którzy są za tobą, ludzi, którzy są z tobą całym sercem i przy tym wszystkim wcinasz doping jak draże, to ty nie jesteś najostrzejszym sztućcem w szufladzie. Ja bym wziął jego próbkę i sprawdził DNA pod kątem pokrewieństwa z Najmanem. Bo jeżeli oni nie są krewnymi, to ja nie wierzę w rodzinę. To jeszcze skoro jesteśmy przy ludziach, którzy nie lubią robić niespodzianek, no to Putin przedłużył swoje urzędowanie jako prezydent Rosji. I teraz informacyjnie, ponieważ na początku odcinka są te frazy, których nie używam w danym odcinku. Czyli tematy, które są męczące, albo tematy, które już przebrzmiały, ale nadal media je kotłują. I tam zawsze jest informacja o tym, że Putin to jest chuj. A jest ona dlatego, że, bo tak uważam, po pierwsze, a po drugie, jeżeli ją stamtąd usunę, ponieważ chcę w odcinku powiedzieć o Putinie, to wtedy dostaję wiadomości od ludzi, ej, to co? To Putin już nie jest chuj, popierasz go? Także, żeby już nie dyskutować i się nad tym nie zastanawiać, po prostu zostawiam to tam na zawsze. Mam nadzieję, że po prostu to ci, którzy nie rozumieją, załapią. Ale, jest jeszcze jeden dzban, który pcha się na podium. I od razu zaznaczam, mam zaparkowaną minutę ze zwierzakami, a więc nie rzucajcie telefonami ani telewizorami. A jest nim ojciec Dobromił, franciszkanin z Chocza, który odprawiał nabożeństwo pogrzebowe 15-letniego chłopaka, który zginął w wypadku jadąc motocyklem. Ojciec Dobromił podczas nabożeństwa stwierdził nad trumną, że chłopak był grzesznikiem i jego śmierć to pokuta za grzechy, które popełnił. A potem obwinił za to rodziców. I już palni chorzy od duchownego w takiej sytuacji ludzie wyjątkowo oczekują wsparcia, wyjątkowo oczekują kogoś, kto ich podniesie na duchu. To przecież jednocześnie jest też po prostu człowiekiem. Tylko że widocznie stwierdził, że on ani w jedną, ani w drugą rolę nie będzie się angażował, woli po prostu statut odpadu ludzkiej godności. Po wszystkim wystosował przeprosiny, na Facebooku oczywiście, no bo gdzie indziej. Ale jak dowiedzieli się dziennikarze portalu Pleszew24, po pierwsze, te przeprosiny napisał ktoś inny i on niewiele z nimi miał wspólnego. A po drugie, jak dowiedzieli się ci dziennikarze u samych franciszkanów, trwają prace nad przeniesieniem go do innej parafii. Kościół ma w swoich szeregach kolejną toksyczną jednostkę, która realnie powoduje odpływ wiernych. Można policzyć ludzi, którzy przestaną chodzić do kościoła przez tego człowieka. I zamiast zabrać mu habit i wysłać go gdziekolwiek, to oni przenoszą go do innej parafii, a potem spotykają się w episkopacie, w sali konferencyjnej i zastanawiają się, skąd ten odpływ ludzi z kościoła? Może tam jest za zimno, może trzeba je dogrzewać. Minutę ze zwierzakami i kłoką na obniżenie ciśnienia. We'll be right back.
i w równowadze do dzbanów toast za ludzi, którzy robią rzeczy fajne. I w tym tygodniu toast za was, za widzów Newsów bez wirusa, którzy mając luźną dychę dorzucili się. Między innymi fundacji, która zajmuje się szydełkowaniem ośmiorniczek dla wcześniaków. Taki wcześniak, który ląduje w inkubatorze, dostaje taką ośmiorniczkę. Po pierwsze dlatego, że ona wtedy pachnie jego mamą, a po drugie chwytają tych macek, a nie przewodów. Jest też drugi toast od Mai, której pomogli się spełnić marzenie, jeżeli chodzi o nowy motocykl. Hej, to znowu ja, ale dzisiaj już siedzę na swoim nowym motocyklu. Chciałabym wam wszystkim bardzo podziękować za wszystkie wpłaty i ciepłe słowa kierowane w moją stronę, bo naprawdę dało mi to bardzo dużo wsparcia i motywacji. Daliście mi szansę na spełnienie moich motocyklowych marzeń i celów i obiecuję, że was nie zawiodę i jeszcze raz dziękuję. Toast za każdego, kto się dorzucił. A teraz informacja dla fanów Lego, fanów techniki i nauczycieli, którzy nie mają pomysłu na szkolną wycieczkę, bo już byli na kleksie. No więc jest taki wariat, pasjonat Lego i edukacji, pan Krzysztof, który prowadzi takie interaktywne muzeum Lego Technik w Krakowie, w którym możecie wpaść, obejrzeć, poskładać w ramach warsztatów, czy posłuchać o konstrukcjach mechanicznych. Bo wokół takiej edukacji się to spina. A więc jeśli jesteście fanami Lego, techniki, macie dzieci i nie macie pomysłu na popołudnie, albo jesteście wychowawcami w szkole i szukacie pomysłu na wycieczkę, to pan Krzysztof z ekipą edukatorów już na was czekają w Krakowie. Link do tego przybytku znajdziecie w opisie do filmu. Pracowity tydzień mieli agenci ABW, którzy mieli za zadanie przeszukać nieruchomości należące do Zbigniewa Ziobry i jego najbliższych współpracowników. I nie były to wizyty poprzedzone pukaniem. A skąd taka chęć odwiedzin? Ano w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Sam fundusz powstał, aby pomagać ofiarom przestępstw, ale niewiele miał z tym wspólnego. Zamiast tego Zbigniew Ziobro i ludzie z jego ugrupowania rozdawali te miliony sobie i znajomym poprzez fundację. Najsłynniejszym przykładem jest przyznanie 100 milionów złotych, 100 milionów fundacji Profeto, która nie miała nic wspólnego z pomaganiem ofiarom przestępstw, a na czele której stoi ksiądz Michał O. I teraz uwaga, bo kiedy ostatnim razem o tym mówiłem, dostałem komentarze, że to chyba nie mówisz poważnie. Ksiądz Michał O. zasłynął z tego, że, jak sam opisywał, wypędził ducha wegetarianizmu za pomocą salcesonu i wymieniał się SMS-ami z szatanem, ponieważ jest egzorcystą. A Fundacja Profeto za te 100 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości stawia budynek w Warszawie, w którym znajdziemy, uwaga, w ramach pomocy ofiarom przestępstw. Studia nagraniowe, reżyserki, hala widowiskowa czy serwerownie. Bo jak powszechnie wiadomo, kiedy bije cię mąż, no to pierwszą rzeczą, której szukasz, jest najbliższa serwerownia. Ziobro razem z księdzem od salcesonu chcieli postawić za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości imperium medialne niezależne od ojca Rydzyka, który zaczął się ostatnio buntować i kręcić nosem. Budowę wielokrotnie próbowali zablokować miejscy urzędnicy, ale zawsze wojewoda, Konstanty Radziwiłł, ostatecznie ratował sytuację. A prokuratorzy Ziobry zaczęli straszyć urzędników. Co takiego się zatem stało, że agenci ABW nagle stwierdzili, dobra, to już czas, wyjeżdżamy. Otóż znalazł się człowiek, który postanowił wyprzedzić wszystkich. Od kilku tygodni w prokuraturze swój pokój zwierzeń ma były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w resorcie Ziobry, który, jak mało kto, ma wiedzę o przestępstwach i przekrętach. Postanowił sypać, żeby ratować własną dupę i śledczy mają już ponoć tyle materiału, że chłopakom starczy na wiele lat odsiadki. Dlatego z takim spokojem prokuratorzy patrzą na utyskiwania polityków Zjednoczonej Prawicy. Muszą mieć naprawdę mocne kwity. Utyskiwania rozpoczął Patryk Jaki, czyli prawa ręka Zbigniewa Ziobry, jego nieoficjalny rzecznik. I Patryk Jaki stwierdził, że jak to tak? Co to za wjeżdżanie do pana Ziobry z buta do domu? Przecież mogli zadzwonić. On dosłownie zasugerował, że agenci ABW, którzy chcą przeszukać mieszkanie w poszukiwaniu dowodów, powinni najpierw zadzwonić do Ziobry. To on im otworzy. To jest odklejeniec. To ja przypomnę jedną rzecz, a mianowicie to, co powiedział sam Zbigniew Ziobro 2 lata temu, kiedy był jeszcze u władzy.
Narracja, jaką słyszę ze strony polityków opozycji, wynika, że oto w Polsce jest środowisko świętych krów, że w Polsce są ludzie, którym wolno więcej, którzy są poza ponad prawem i poza działaniami określonymi w ustawach w polskim porządku prawnym i których to prawo nie dotyczy. Są takie paniska, krótko mówiąc, co do których nawet jeżeli byłoby podejrzenie popełnienia przestępstwa, to i tak organa polskiego państwa nie mogłyby nic zrobić, bo oni są ponad prawem, bo ich prawo nie dotyczy. Otóż chciałbym pana poinformować, że tak nie jest w Polsce, że nie ma świętych krów, nie ma tych ze świecznika, nie ma tych ze śmietanki towarzyskiej, nie ma tych z Warszawki albo nie z Warszawki, wszyscy są równi wobec prawa. No i jeszcze to, co miał do powiedzenia Włodzimierz Czarzasty, jeżeli chodzi o temat wejścia agentów ABW do domu Ziobry. Za poprzedniego PiSu, jak PiS rządził 2 lata, to o 6 rano za pana Ziobry weszły służby do mnie do domu. Położyły moją małżonkę na podłodze, córkę i syna na podłodze, mnie na podłodze, przystawiono mi pistolet maszynowy do głowy i powiedziano, że jak podniosę głowę, to mi ją K odstrzelą. W związku z tym ja bym tu nie płakał za bardzo nad formami działania. Formy działania powinny być zgodne z prawem i adekwatne do sytuacji. Pierwsze osoby już usłyszały zarzuty prokuratorskie, pozostałe czekają w niepokoju. W efekcie u Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Dariusza Meteckiego i innych jego współpracowników w najbliższe święta przy stole nie można używać słów areszt, zarzuty, 60. Jeżeli w telewizji będzie leciał więzień Azkabanu, no to trzeba przełączyć. Skazanie na Szołszank? Też nie. I na pewno będą trzymali kciuki, żeby pogoda nie była w kratę. Ale ja jestem optymistą. Dla mnie cela jest zawsze w połowie pełna. Nawet jeżeli jest tam zero. A w cyklu, w którym przedstawiam wam różne dziwne dźwięki różnych dziwnych zwierzaków, zwierzaki wydają z siebie dźwięki, w tym tygodniu będzie ten oto dźwięk. Posłuchajcie go. I teraz są 3 opcje do wyboru. Pierwsza, Krzysztof Rutkowski śpiewający w sprawie dla reportera. Druga, tygrys bengalski, który śpiewa dla samicy, która udaje, że jej nie zależy. I trzecia, lew morski śpiewający, ale dla poklasku. Tak, żeby dostać ryby. Już? Dobra, rozwiązanie. No i skoro mamy Wielkanoc, wraca on, James Sakara. Dla nowych widzów, James Sakara to pastor z Zambii, który jakieś 2 lata temu postanowił, że zwykłe msze są dla miękkich wafli i on chce wejść w sandały Jezusa dosłownie, więc dał się pochować za życia z zamiarem zmartwychwstania. Znacie to powiedzenie? Chcesz rozbawić Boga? Opowiedz mu o swoich planach. No i w związku z tym 3 dnia Sakara nie zmartwychwstał. Mało tego, do dzisiaj nie żyje. Ale zbliża się Wielkanoc, nie będzie lepszego momentu, także trzeba trzymać rękę na pulsie. Oczywiście nie jego, siłą rzeczy. Byłby 4. osobą po Jezusie, Łazarzu i Ridżu z mody na sukces, która zmartwychwstała. I tu możecie powiedzieć, ej, hola hola, Karol, co to za dżingiel, co to za dalsze newsy? Dokończ z tym Ridżem, co tam się wydarzyło? Na szczęście nie muszę tego robić sam. Ktoś na Filmwebie odpowiedział na pytanie, co stało się z Ridżem po tym, jak wpadł do pieca do tego pieca, gdzie się kremuje ludzi. Krematora... do pieca. Wszyscy myśleli, że Ridż nie żyje i byli zdruzgotani. A najbardziej rozpaczała bruk. Potrzebowała ukojenia, a Nick chciał ją pocieszyć i tego samego dnia bzyknęli się w odlewni. Następnego dnia bruk poszła do dżungli, siadła na ziemi i płakała. Spojrzała w górę, a tu Ridż we własnej osobie nad nią stoi. O, jakie to jest mocne. Opowiedział jej, jak to było naprawdę z tym piecem. Wpadł do pieca, ale jakaś kobieta natychmiast otworzyła z drugiej strony drzwiczki i Ridż przez nie wyleciał i przeżył. Po tej opowieści Brook i Ridż zaczęli uprawiać seks na ziemi, w dżungli. Za jakiś czas okazało się, że Brook jest w ciąży. Nie wiedziała z kim, czy z Nickiem, czy z Ridżem. To jednak był syn Ridża, poczęty w dżungli. Po czym ktoś odpisuje, aha, dzięki. A w ogóle to pan Artur z 1 z 10 wraca do telewizji. Pan Artur, czyli pierwszy człowiek, który odpowiedział na wszystkie pytania w tym teleturnieju. Niestety nie dojechał wtedy na finał miesiąca. Różne teorie krążą, dlaczego nie dojechał. No ale faktem jest to, że poczuł się osaczony przez dziennikarzy, którzy chcieli wiedzieć o nim wszystko, od tego co jadł na śniadanie, po to jak wygląda jego perystaltyka jelit.
Usunął się w cień i teraz wraca i wystąpi w teleturnieju Wabank, w nowej odsłonie teleturnieju Wabank w TVP, który poprowadzi Radek Kotarski. I to jest dobrą wiadomością na dwóch poziomach. Pierwszy poziom dla was, bo zobaczycie pana Artura i udowodni, czy jest takim mega mózgiem. No i tak na pewno będziemy się dobrze bawić oglądając to. A drugi poziom to dobra wiadomość dla mnie, ponieważ to pokazuje, że jak bardzo długo, bardzo mocno starasz się na YouTubie, to może w końcu dostaniesz teleturniej w TVP. Co dalej? Pójdźmy krok dalej, może Daniel Midas z Szopki dla Reportera w miejsce Elżbiety Jaworowicz. Model ty zamienisz nieszły, bo to nie ma takich pieniędzy, żebym ja tam poszedł. A za stówę? A za stówę to czekam na państwa telefony w tej sprawie. A teraz dobry news, dobry, właściwy dla tych, którzy w tym tygodniu mieli iść pobiegać, mieli iść na siłkę, poćwiczyć, no ale na drodze stanęło to, że wam się nie chciało, czyli czynnik losowy. Możecie zamiast tego zmęczyć się teraz, oglądając to. Kamil, teraz o głos poproszę Jacka Kiełba, który startuje z okręgu numer 3 z pozycji 1. Przestawiać go specjalnie nie trzeba, wiadomo, piłkarz 50-lecia Korony Kielce. Proszę bardzo, Jacek. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaangażujemy mocniej niż dotychczas nasze profesjonalne kluby sportowe do większego zaangażowania się ze sportem amatorskim i półamatorskim i to były dopiero aeroby. Teraz dopiero wjeżdżają hantle, ponieważ człowiek, który wrzucił tego pewnie Bogu ducha biednego piłkarza pod autobus, to nikt inny jak Kamil Suchański, który kandyduje na prezydenta Kielc z ramienia Konfederacji i Bezpartyjnych, bo oni jadą razem. I pan Kamil wcześniej, podczas debaty, próbował przedstawić siebie jako człowieka o szerokich horyzontach, który będzie w stanie pozyskać za granicą inwestorów. Tylko chyba nie wyszło. We support these investors by giving too quick decisions and tax intensive. Proszę. Okay. Call me for everyone. My mobile phone is 782. What's my phone? 4. Są na świecie stałe. Na przykład to, że Konfederacja, no i bezpartyjni, którzy są razem, coś tam zawsze do odcinka dowiozą. Ale z drugiej strony, czyli z lewej, to Jacek Majchrowski chyba za długo jest na stanowisku prezydenta Krakowa, bo się mu trochę poręcz rzeczywistości poluzowała. Otóż Jerzy Adamik, były wojewoda Małopolski, wtedy z ramienia SLD, został skazany za branie łapówek. Jako wojewoda, przypominam. I po wyjściu z więzienia, człowiek, który został skazany za łapówkarstwo, jako urzędnik, został zatrudniony w jednej ze spółek podlegających miastu. Na co Jacek Majchrowski odpowiedział, że nie, to wszystko jest okej, bo on tam się nie zajmuje kwestiami finansowymi. Co by nie mówić, optymista. Dodam, że po 22 latach na stanowisku prezydenta Krakowa Jacek Majchrowski stwierdził, że już nie będzie się ubiegał o reelekcję, dlatego wybory w tym mieście będą wybitnie ciekawe. Startuje tam 9 kandydatów. A teraz zapraszam na Psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby w ten sposób zaatakować was swoją miłością. I w tym tygodniu Emma. Emma to 2-letnia suczka w typie haskiego. Ma 2 lata, czyli w sam raz, bo już wie, na czym polega życie, ale jeszcze na tyle mało, żeby zachwycać się i odkrywać codziennie coś innego. Na przykład dżdżownice, bo to takie dziwne patyki. Albo po co ludziom sierść? Jest przy tym niezwykle uprzejma. Kiedyś nadepnęła dżdżownicę i miała przez tydzień doła. Wygląda jak husky, bo ma to w genach, a geny huskiego to dość specyficzne geny. Potrzebuje ruchu. No i rekomenduje się przy niej kogoś, kto już miał psa i potrafi nauczyć tego i owego. Nie mówię, że nauczyć, jak malować farbą emulsyjną, ale jak oswoić się z tym, co nowe i może wydawać się groźne przez to, że jest nowe. A zatem, jeżeli macie doświadczenie z psami i szukacie kogoś takiego jak ona do swojego domu, no to dzwońcie pod te numery. Emma czeka na was w Raciążu w województwie mazowieckim. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma wyprawkę za 200 ze sklepu Tip Top na akcesoria marki Trulaw i 10% zniżki na przyszłość, wyprawkę na 350 ze sklepów Tropidog lub Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość, plus pakiet o wartości 400 od Petstars, a ode mnie wstęp za free na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej.
A co tam na froncie walki z robotami o władzę nad światem, zapytacie? No więc pierwszy człowiek z wszczepionym Neuralinkiem gra w gry. Neuralink to chip od Elona Muska, który wszczepiony do mózgu ma pozwalać ludziom, którzy stracili władzę w kończynach, komunikować się bezpośrednio z komputerem. No i teraz pierwszy pacjent z Neuralinkiem gra w gry. Na przykład w Mario Kart. I teraz zobaczycie to, jak on gra w gry. Ekran jest podzielony na pół. Z jednej strony jest on, z drugiej strony jego ojciec. Na razie się cieszy, ale przyjdzie taki dzień w jego życiu, kiedy będzie musiał wybrać, po której stronie się opowiedzieć, naszej czy robotów. Do tego w wyścigu o humanoidalnego robota napędzanego sztuczną inteligencją dołącza BMW, którego robot, aby wyglądać jeszcze naturalniej, specjalnie się lekko zacina, kiedy mówi. On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Lepiej, żeby ten od Neuralinka był po naszej stronie. No i jeszcze mamy jeden toast w tym odcinku. Za profesora Macieja Dunajskiego. Polak wykładający w Cambridge, który był uczniem Stephena Hawkinga. Profesor Hawking kierował przez lata jego grupą naukową. No i teraz Polak odkrył rozwiązanie problemu, z którym nikt nie potrafił sobie poradzić od 120 lat, kiedy ten problem odkryto. Rozwiązał problem metrykowalności, czyli badania odległości czegoś innego niż płaszczyzna. Bo te zasady znamy, czyli prawo Pitagorasa, czy geometria Euklidesa. No i wiadomo, że każdy z nas ma swoją teorię na ten temat, no ale on akurat znalazł tę właściwą. Czyli wpadł na rozwiązanie, jak mierzyć odległość na powierzchni sfer. To jest bardzo trudne, no, od 120 lat nieosiągalne. I okazuje się, że to odkrycie jest elementarnie ważne, jeżeli chodzi o badania nad czarnymi dziurami. Kultura na wynos. I w tym tygodniu mam na początek dwa newsy. Wracają Święci z Bostonu. Kto nie widział, koniecznie polecam. To jest film no, w wielu kręgach słusznie uważany za kultowy. A mówię o tym dlatego, że do obsady dołączyli aktorzy z oryginału. Norman Reedus i Sean Patrick Flannery. No i podobno jest opcja stworzenia całej franczyzy w ogóle wokół tych postaci. No i krążą cały czas plotki o piątej części Johna Wicka. Ale w razie gdyby to nie wypaliło, no to nowi Święci z Bostonu na pewno załatają tę pustkę w sercu. A, no i jeszcze wjechał trailer nowego Soku z Żuka. Tu też twórcy nie chcieli wynajdywać koła na nowo i na szczęście wraca Michael Keaton, który, co ciekawe, pasuje do roli jeszcze bardziej niż w pierwowzorze. I najważniejsze, znowu reżyseruje to Tim Burton. Premiera we wrześniu. A z polecajek mam dzisiaj coś innego. Otóż bracia Minkiewiczowie, którzy dali światu Wilka Superbohatera, stworzyli tekst do piosenki zatytułowanej Dziunka na dwa serca, po czym ogłosili konkurs na muzyczną interpretację tego tekstu. I powstało coś pięknego, czego nie chcę tutaj wrzucać do odcinka z dwóch powodów. Po pierwsze, miałbym demonetyzację odcinka ze względu na autorską muzykę, a po drugie, wtedy autor tego nie dostałby swoich wyświetleń. Dlatego link do tego dzieła wrzucam w opisie do filmu. Z adnotacją, że powinno wam się spodobać. Kronika kryminalna, w której penetrujemy rubieże świata zbrodni. I w tym tygodniu otwieramy ją kanadyjskim policjantem, który zjednoczył ludność. W Toronto. Znaczy w złości wobec niego, ale zjednoczył. No więc w Toronto w ciągu ostatnich 6 lat liczba kradzieży aut wzrosła o 150%. Do 90 tysięcy aut rocznie. Mieszkańcy twierdzą, że to przez zbyt lekkie kary, które czekają na fanów czyjejś własności, które wprowadził Justin Trudeau. Premier Kanady, sprawujący trzecią kadencję, mokry sen każdej kobiety, która szuka zięcia. No i ten policjant, Mauro Riccardi, na jednej z konferencji prasowej zasugerował, aby mieszkańcy zostawiali kluczyki do aut na podjeździe do domu, tak żeby złoczyńcy nie musieli się włamywać. I w ten sposób ograniczą, ale mi walnęło, ograniczą zniszczenia. Jak możecie się domyślać, pomysł przyjął się z umiarkowanym entuzjazmem. A teraz historia o tym, że warto trzymać kumpli idiotów na odległość, nawet jeżeli twierdzą, że są waszymi superkumplami. Otóż cała historia wydarzyła się w Tajlandii, opisał ją Business Insider. Podkreślam, żebyście mieli świadomość tego, że ja tego nie wymyśliłem. Otóż w Tajlandii było sobie dwóch studentów. Nazwijmy ich Liao i Zhang, bo tak akurat się nazywali. Znaczy nadal się nazywają, no bo ciągle żyją. Otóż Liao po handlu kryptowalutami został z ogromnymi długami, więc namówił Zhanga na przekręt ubezpieczeniowy. Przekręt miał polegać na tym, że Zhang podpisze kilka polis ubezpieczeniowych, co zrobił, a następnie przez 10 godzin trzymał stopy w suchym lodzie. W efekcie doprowadził do odmrożeń i po przetransportowaniu go do szpitala amputowano mu tam stopy, co było ich zamiarem od początku, to nie był wypadek. Ponieważ wyliczyli, że z ubezpieczeń z tych polis powinni dostać $1,700,000. Ale trzy rzeczy nie zgadzały się lekarzom.
Po pierwsze, odmrożenia były podejrzanie symetryczne, a to się nie zdarza. Po drugie, nie miał butów ani skarpet. A po trzecie, najniższa temperatura tej nocy to było 6 stopni, ale na plusie. W efekcie panowie zostali aresztowani i teraz staną przed sądem. Ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że przynajmniej jeden z nich nie będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Nie żałuję. Często piszecie do mnie w listach: Karolu, nie mogę znaleźć dziewczyny. Nie, że nie mam żadnej. Mam pracę w cukrowni, golfa czwórka i perspektywy, bo startuję do rady gminy Kraśnik, a wiemy, jak kobiety kochają mężczyzn u władzy. Tylko że moja dziewczyna zniknęła kilka godzin temu. Wyszła rozwieszać moje plakaty wyborcze i jej nie ma. Weź coś dorać, co ci zależy. Myślę, że mogę wiedzieć, gdzie zniknęła. Albo ewentualnie tutaj. I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. W ogóle to tak, no wesołych świąt, spokojnych, miłego spędzania czasu z rodziną i żebyście wrócili po wszystkim tak max 1,5 kilo ciężsi. Tak mi się wydaje, że to jest dobry rozmiar. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Dla was, jeżeli macie coś fajnego i chcecie się tym podzielić, to piszcie do mnie na Karol Mazurewski, najlepiej na maila, czyli newsybezwirusa@gmail.com. Na Facebooku stamtąd się powoli wycofuję, bo tam jest strasznie toksycznie. Instagram, czyściutko, mail, czyściutko. Zapraszam serdecznie. To co? Udanego weekendu, tudzież tygodnia. A jeśli ktoś jeszcze nie widział, no to w środę wypuściłem odcinek o wyborach samorządowych z serii Na co to komu? Cześć! No i za dużo ekscytacji.